Głównym sponsorem wąskiego kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? To ja, kapitan Opona! Kontynuujemy tydzień holenderski. Właściwie to już jest jego finalizacja. Byliśmy w Niderlandach, Witeze, Arnhem. Był futbol, były zabytki, były atrakcje, ale byliśmy też w jednym z największych dyskontów spożywczych, w sklepie Albert. Mamy 15 uczestników. Moi drodzy, niektórzy niestety podczas podróży delikatnie się obili. Te chipsy delikatnie podniszczone. A co mam powiedzieć? Będę je wszystkie próbował. Nie będzie tego za dużo. Dla tych wszystkich, którzy będą w Holandii, będzie to cenny test. Powiemy, które rzeczy warto kupić, a które po prostu zostawić na sklepowej półce. Będą to chipsy, będą to ciastka, będą to różnego typu żelki, cukierki, słodycze. Ostatnio moja żona nawet z dziećmi powiedziała, że tak dużo testuje, że powinienem mieć nowy pseudonim. Kapitan Opona! Opona TV! Opona TV! Przechodzimy do przedstawienia uczestników. Zaczynamy od tych najbardziej poturbowanych. Są to chipsy marki Tyrell Slow Cooked Crisp, czyli wolno gotowane, wolno smażone, o smaku czarnej trufli i soli morskiej. Tak to wygląda. Wygląda ekskluzywnie, wygląda premium. 150 gramów tych chipsików. Czarna trufla kojarzy mi się z czymś ekskluzywnym, drogim, wyrafinowane i no, takie premium. Kolejny uczestnik, Bonne Maman. Ciekawa nazwa firmy. Petit Muffins. Albo wanilia była z Madagaskaru, albo całe muffiny są z Madagaskaru. Ciężko będzie to rozszyfrować. Jednym słowem są to muffiny o smaku waniliowym. Marka Venco. Od 135 lat robią cukierki. Galaretki albo żelki, przynajmniej taką konsystencję mają. Są w takiej jakiejś posypce, chyba cukrowej. Tak one wyglądają. Są w różnych kolorach. Biały, brązowy, taki właściwie bardziej karmelowy. Danie dla wegan. Wegan jest na zielono napisane. Marka Wilhelmina. Stawiam, że to będą jakieś miętówki. Z wizerunkiem chyba królowej Holandii. Szczerze, królowa Wilhelmina, jakby dzisiaj tutaj ze mną siedziała, to na pewno by taką miętówkę spożyła. Red Band to miks, wydaje mi się, że żelków. Największe to one nie są. Zobaczymy, jak będzie w konsumpcji. To są jakieś Eier Koken. Wyglądają jak jakieś takie pancake'i. One też trochę tu na dole ucierpiały w podróży. Kolejne Red Band żelki, tym razem o smaku coli. To nie są butelki, to bardziej stożki przypomina. Też są w konsystencji dość twarde. Boken Poties, cokolwiek to znaczy. Draże korsarz, tylko w środku chyba będzie mleczna czekolada. Jest jakaś żaba, czyli jest kakao. Słuchajcie, lejsy, jakich w Polsce nie uświadczycie. O smaku pikli z ogórków. Są ogórki konserwowe, są kiszone, są małosolne. Ja nie wiem, dlaczego Lay's do tej pory jeszcze nie wpadł na pomysł, żeby w Polsce stworzyć chipsy o smaku ogórkowym. Marka Venco, kolejna paczka i będą to Drop Toppers. Jedliśmy jakieś anyżowe, nie wiem, czy one były z Belgii czy z Holandii, na pewno były z Beneluxu i na pewno mi nie smakowały. Więc jeżeli te mają anyż, jest duża szansa na to, że również mi nie podejdą. Widzimy podobiznę Virgila van Dijk'a, znanego defensora. Ciastka o smaku apple smak, o smaku jabłka, no. A drugie mamy, te są z kolei o smaku śmietankowo-truskawkowym. Choco Caniers, takich wafli w czekoladzie. Ten jest akurat w wersji z białą czekoladą i karmelem. Te są o smaku czekoladowo-karmelowym, ale klasyczna czekolada, brązowa. I ostatnia paczka, w środku jest jakiś krem. Nie wiem, co to za krem. Wygląda trochę jak karmel. Ślina mi się zbiera, więc to jest chyba dobry znak, sygnał, żeby rozpocząć. Oh yeah, yeah. Oh la la. Królowo Wilhelmino. Może dzisiaj się będę całował z kimś, to miętówka idzie na koniec. Chipsy Tyrells o smaku czarnej trufli i soli morskiej. Tak trochę od zaplecza, od Mickiewicza tutaj będziemy zerkać, bo tu się rozwaliła paczka. Pokażmy, jak wyglądają. Raczej małe. Raczej jasne. Pachną ładnie. Jest wyczuwalny ten zapach trufli. Mam taką oliwę truflową w domu, to podobny zapach. Słone bardzo nie są. Są delikatne. Nie są bardzo tłuste. Ten smak jest taki wyrafinowany. Ta paczka jest ładna, czarna, ze złotymi napisami, z głoskami. Najlepsi nasi znajomi, którzy mówią o, mówią ę, usiądą, obejrzą z nami mecz i subtelnie będą zajadali te chipsy. Mój drogi, co ty takiego dobrego jesz? A ty powiesz, holenderskie chipsy o smaku czarnej trufli. Aha, jak najbardziej na tak. Chętnie widziałbym w polskich sklepach. Są absolutnie oryginalne. Taka klasa premium chipsów, bym powiedział. Drugi produkt, który ucierpiał
podróży, to oto te placuszki. Eierkuchen. Denka od bułki. Tak bym to powiedział. Jest u nas takie ciasto babka ziemniaczana. Znaczy nie ziemniaczana, babka. No to jest ten czubek babki. Suche to jest w środku. Z zewnątrz to jest takie dość lepkie. Tam widać, że było coś, jakieś polane, jakaś substancja. Ma też jakiś taki posmak trochę cytrynowy. Tak jakby tam dodano właśnie aromatu jakiegoś cytrusowego albo skórki. Samo chyba to nie, ale jakbym dodał na to, nie wiem, dżem, no to wtedy tak. Bo tak samo w sobie trzeba się zębami namielić. Niezbyt słodkie i mówiąc krótko, niezbyt dobre. Napiszcie mi, z czym to się je w Holandii, ale wydaje mi się, że nie wiem, miód, a bez tego to idzie na złą stronę mocy. Niestety. No chyba musiałbym z połówkę wypić, żeby to zjeść. Potem się okaże, że to jest jakiś największy rarytas w Holandii. Ludzie się zabijają w kolejkach, żeby to kupić w sklepach. Bock en Potjes. Melk czekoladę. Kulki czekoladowe. Ja sądziłem, że to są kulki jak te, korsarze, a zobaczcie, to są takie trochę brodawki w czekoladzie. Bardzo ciekawe to jest. Składa się to z dwóch części, ja to przegryzę i pokażę. Główna część, wydaje mi się, że jest taka trochę karmelowa. Dolna część jest z takiego zbitego, jakby nie wiem, herbatnika. Nie wiem, tu jest chyba trochę dodane tego, chyba trochę kokosu. Może trochę tego adwokatu tu jest dolane, bo tam jest taki posmak taki troszkę adwokatem. Jest okej. Okay. Nie jestem wielkim fanem właśnie tego posmaku takiego kokosowo-adwokatowego, ale one są naprawdę dobre. I widać, że to jest dobra jakość. Czekoladki idą na dobrą stronę. Czy ja mam gdzieś wodę? Ciekaw jestem strasznie tych ciasteczek z Virgilem van Dijkiem. Zaczynamy od tych śmietankowo-truskawkowych. Pierwszy mój typ, obrońcy, na którego nie chciałbym, jakbym był potencjalnie zawodnikiem, grać. Wydaje mi się, że to będzie, to będzie takie twarde ciacho. Są dwa w jednym opakowaniu. Pachnie genialnie. Oj, to nie jest słodkie. Bardzo treściwa, kaloryczna. Ten środek jest bardzo dobry. Dwa ciastka mają 180 kalorii, czyli jedno ma 90. Naprawdę treściwe. Jestem zadowolony. Drugie zostawię dla żony. Super są. To idzie na sam przód. I idę po wodę, bo się zapchałem tym ciachem. Tym razem żelki marki Red Bound. Są to takie w posypce. Sprawdzamy. Kwaśna posypka. Bardzo ciężkie do pogryzienia. Mimo, że są twarde, mimo, że są zbite i bardzo kwaśne, to dla wielbicieli gatunku, a ja jestem wielbicielem żelków, jakość tego żelka, owocowość, jego smak jest mega. Tylko, że twardze. Warto je spróbować, warto je kupić. Jest ich 250 gramów. Może wam nie podejść twardość tych żelków, bo ja preferuję bardziej miękkie, ale mimo tego stawiam je po dobrej stronie mocy. Bonemanam, petit muffin, waniliowe. I teraz pytanie, czy ta wanilia jest z Madagaskaru, czy całe muffiny są z Madagaskaru? Fajne opakowanie, takie, taką kratkę biało-czerwoną. Ścierki w niektórych kuchniach, takie nieduże, poręczne. Mhm. Ciasto podobne do tych placuszków, ale miękkie, wilgotne, z odczuwalnym wkładem. Malutkie ślady, takie czarne, to z laski wanilii. Te są zdecydowanie bardzo dobre. Do mleka, do kawy. 6 przetestowanych. Nawet pół metka jeszcze nie ma, bo przypomnę, 15 uczestników dzisiejszych ulanych testów z Holandii, z Niderlandu. No i sprawdźmy, jakie miętówki przed snem, jakie cukierki jadła królowa Wilhelmina. Bardzo mocno. Duża miętówka. Z jednej strony podobizna Wilhelminy, z drugiej też jej głowa. Nie pamiętam kiedy ostatni raz jadłem taką prawdziwą miętówkę. W dwóch tabletkach jest 40 kalorii. Czy ta mięta jest jakaś turbo mocna? Nie. Jest taka delikatna. Jest taka trochę jak z pasty do zębów albo jak z zielonej gumy Orbit. Całkiem spory krążek miętówki. Ta miętówka będzie długo rozkładana. Miętówka nie. Wafle Kaniers. Tradycyjne w czekoladzie z karmelem. Na każdym kroku, jak byliśmy w Holandii, widzieliśmy rowerzystów. Wszyscy jeździli. Mało który Holender ma nadwagę, tak jak ja. Generalnie więcej spala niż zajada. Są oddzielne opakowania w środku. Słuchajcie, jeden wielki wafel. Karmelaż się z niego wylewa. Jest tradycyjna czekolada. Znamy ten smak. To jest taki Twix. Karmel. Środek taki jak w Twixie i wszystko jest oblane czekoladą. Mleczna czekolada z karmelem i waflem. I ten wafel sam sobie też jest niezły, ale zobaczymy, jak jego inni koledzy z tej serii sobie poradzą. Ach, dezynfekcja. Nie jest łatwo. Cukierki, żelki, galaretki. Drop toppers, krakent i zacht.
No już byłem ciekaw, ale już nie jestem. To są te anyżowe. Najgorsze, że teraz są jeszcze w jakiejś posypce. Miękkie. Jak to można jeść? Ktoś chce wydać swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby takie anyżowe gówno zjeść. To tak śmierdzi. Biały. Miętowy w posypce jest ok. Chociaż też nie rozumiem, po co robić galaretkę miętową posypaną cukrem. Nie rozumiem tego. No i brązowy. O chyba. No. Chyba jedno z najgorszych gówien, jak jadłem na wszystkich testach. O Jezu, fatalne to było. Boże, i tym żygać. Virgil, weź pomóż, bo tamto to był jakiś totalny shit. A te będą o smaku jabłka. Dużo ciemniejszy ten wafel. Pachnie to jabłecznikiem, tak zwanym apple pie. Oglądaliście? Oglądałem wszystkie części. Jabłko jest tutaj pieczone, włożone do środka jako takie nadzienie a la rodzynki, coś takiego. Upieczone, ususzone jabłka, tylko że to jest oczywiście twardy wafel. Jest cynamon. Jak mam być szczery, to tamto truskawkowe było dużo, dużo lepsze. Dupy mi to nie urwało. Dużo tych uczestników. Czuję, że znowu mój brzuszek powie dzisiaj w nocy pas. Lejsy Max karbowane o smaku pikli, o smaku ogórków. Ale nie wiem, czy one nie będą tak jak te angielskie z octem, bo już czuję, chyba że jest. Jest ocet. O kurde, dlaczego? Nie, na szczęście chyba tylko w zapachu ten ocet jest. Nie, jest trochę tego octu. Tam trafiłem na takiego spokojniejszego. Nie wiem, czy ja jestem już tak przyzwyczajony do tych naszych chipsów. Byłyby naprawdę niezłe, bo jestem posmak tych ogórków. Jest taka nawet delikatna słodycz. I ten zapach zupełnie niezachęcający do zjedzenia. I ten ocet. No nie no, ten zapach jest fatalny. No. Mam też jakiś uraz do tego octu, bo żona wszystko octem myje. No i wszędzie tym octem daje. Fuh, zawiedliście mnie! To są Lejsy Max o smaku octu. Fuh, smaku i zapachu. No, tamte żelki były twarde, ale były niezłe. Zobaczmy, czy te o smaku coli również tak samo. O panie kochany, mniejszych nie było. Torzek kolowy, no pachnie kolą. To powinno być napisane małym druczkiem. Chcesz przetestować zęby? Kup te żelki. Jak to ugryźć? Ja teraz chciałem kulturalnie to zrobić, ale jak dziecko ma to włożyć do gęby? Jak to mam jeść? Jak ja mam to ugryźć? Jak to mi wyssaje z gęby? Włóżmy drugi. Gęby można sobie zakleić. Ja sobie tego do gęby nie mogę wsadzić. Co dopiero osoby o mniejszym otworze gębowym. Mimo, że w smaku rzeczywiście jest to cola. Przez to, że są tak twarde i tak wielkie, nie mieszczące się do gęby, lecą na złą stronę mocy. Niestety. Tych to aż się boję, bo wiem, że znowu są anyżowe. Są to chyba mieszanki z jakimiś też zwykłymi owocowymi. Takie jak draże. Posypka jest ok, ale w środku znowu jest ten czarny, paskudny, anyżowy żelek czy galaretka. Nie do przejedzenia dla mnie. I drugi rodzaj to są takie trzykolorowe. Jest też trzeci rodzaj, cały czarny, czyli ten najgorszy z najgorszych. Jak to można jeść? Ludzie za to płacą pieniądze, to ja nie wiem. Środek znowu to dziadostwo. Ten różowy i biały są mocno słodkie i próbują jak gdyby zabić ten niekorzystny smak. Boże, jakie to dziadostwo. To jest po prostu niejadalne. No i dwa ostatni zawodnicy. Klasyczne wafle. Kan Yerps. Ulala. Już widzę, że są dwa składniki tych wafli. W wersji podwójnej, a pomiędzy nimi jest po prostu cała masa lepkiego karmelu. Te wafle nawet bez karmelu byłoby mega dobre i czuć jest ich wysoką jakość. Na ten karmel dodatkowo daje kopa. Mega kaloryczne. Mega słodkie. Doceniam jakość, doceniam to, że to jest po prostu dobre. Ostatni zestaw wafli w białej czekoladzie z karmelem. To jest taki chyba ich produkt premium. Tak się prezentuje. Mega. Kapitalna jakość, na pewno z górnej półki. Do tego karmel. Stawiam to wysoko. Gdzieś tutaj. Top 3 najlepszych produktów, powiem te, które są ok, no i powiem o tych, które trzeba zdecydowanie omijać. Przechodzimy do podsumowania. Miętówki od królowej. Olbrzymie, za duże i mega twarde żelki o smaku coli. Niejadalne,
Galaretki o smaku anyżowym. Nijakie, po prostu placuszki. Fatalne w smaku, fatalne w zapachu. Galaretki o smaku anyżowym posypane cukrem. I największy zawód dzisiejszych testów. Lejsy Max o smaku pikli. Na pewno na plus i na tak. Ciasteczka z wildziurem Van Dijkiem o smaku jabłka. Te muffiny o smaku waniliowym. Fle tradycyjne w czekoladzie z karmelem. Żelki, mimo że twarde, to całkiem ok. Miejsce czwarte, w mojej ocenie te oto kuleczki czekoladowe. Podium, moi drodzy. Chipsy o smaku czarnych trufli. Te wafle, śmiało można je położyć na stole, kiedy przyjdą wasi najlepsi ziomkowie i ziomale. No i miejsce pierwsze, dla mnie bezapelacyjnie, te oto ciacha, które mają w sobie smak, mają w sobie zapach, są mocne pod względem energetycznym. Możecie je zabrać w góry, do lasu, na spacer, na rower. Natestowałem się, 15 zawodników, ale było warto. Chcieliśmy skorzystać z tej okazji, kiedy jesteśmy w Niderlandach. Tym akcentem holenderskim kończymy dzisiejsze Olane testy i tym samym kończymy cały holenderski tydzień. Działo się, był football trip, były jego kulisy, było spotkanie na żywo Polska-Holandia. Były ulane testy, były też audycje na żywo, w których wspominaliśmy i podsumowaliśmy nasz wypad do Holandii. Myślę, że przy okazji innych zagranicznych wojaży również podobne testy powstaną. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić lajka, kliknąć subskrypcję, kliknąć również w dzwonek, wtedy będziecie mieli powiadomienia o wszystkich najnowszych produkcjach u nas na kanale. Tym akcentem kończę i będę szedł spać, gdyż dodam, że nagrywamy te testy wieczorną porą. Trzymajcie się. Cześć.